Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Mamy dzisiaj Halloween, więc doskonały czas na odcinek polityczny. Ja oczywiście będę się skupiał na pieniądzach, ale zawsze tam, gdzie polityka w tle, tam może się zrobić nieprzyjemnie różne strachy i potworki mogą się pojawić nie tylko w programie, ale też w dyskusji pod odcinkiem. No i ostatnio, jak był podcast, to nie wiedziałem jeszcze, kto wybory wygrał, a teraz już wiem i sporo się wydarzyło, więc możemy sobie trochę z fusów powróżyć, a bardziej nawet bym się skupił na tym, co się nie wydarzy, a co wiele osób myśli, że się wydarzy. Więc dzisiaj spróbujemy sobie podyskutować o tych powyborczych tematach. Powyborcze podsumowanie z potencjalnymi detalami, które można łatwo przegapić, jeśli nie śledzimy tego na bieżąco, a zakładam, że wiele osób siłą rzeczy aż tak mocno wkręconych w te tematy nie jest. Po to jestem, żeby tu kilka rzeczy uprościć w związku z tym w tym odcinku. Po pierwsze, podsumowanie powyborcze z perspektywy finansów. I przede wszystkim naszych pieniędzy, po drugie potencjalne wyzwania i problemy nowego rządu, który już za kilka tygodni pewnie zobaczymy, no i oczywiście po trzecie, jak to wszystko może zadziałać na giełdę i spółki. To też jest bardzo, bardzo istotne, delikatny przedsmak tego już mieliśmy. Tematy trudne, zagmatwane z wieloma możliwymi scenariuszami, ale skupimy się na danych oczywistych, relatywnie przewidywalnych, no i oczywiście bez opowiadania politycznych bajek. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Zawsze powtarzam, że polityka ma na nas ogromny wpływ. Powiedziałem przedwyborcze, a powiem powyborcze. B i spróbuję się skupić w tym odcinku na najważniejszych aspektach finansowych, jakie mogą nas czekać w najbliższych miesiącach. Coś nad czym oczywiście ja też myślę, na co ja zwracam uwagę, kiedy czytam artykuły. Też z perspektywy przedsiębiorcy, obywatela oczywiście wiadomo, ale i inwestora indywidualnego na polskiej giełdzie. Jest dosyć ciekawie, ale jest też bardzo dynamicznie. I tu zwracam uwagę, że to jest podcast nagrywany kilka dni przed publikacją, więc od razu ostrzegam, że świat do czasu publikacji może się mocno zmienić. Czyli jak słuchacie podcastów w wtorek, a w poniedziałek, któryś z polityków Powiedział coś, co całkowicie wywraca ten podcast do góry nogami. No to mamy żywy dowód na to, jak polityka potrafi być zmienna i dynamiczna, i za to mogę Was jedynie najmocniej przeprosić. Dlatego będę się skupiał na takich rzeczach raczej średnioterminowych. Nie coś, co wydarzy się za tydzień, ale coś, co będzie istotne przez najbliższych na przykład kilka miesięcy i może mieć oczywiście na nas duży wpływ. Wydaje mi się też, że to będzie takie podejście po prostu rozsądne, bo ja stawiam mocno na zdrowy rozsądek, szczególnie w tematach politycznych, żeby się mocno nie podpalać ideologicznie, tylko skupić się na tym, co jest możliwe, co niemożliwe, gdzie tu są kompromisy, bo polityka to jest sztuka kompromisów, i co po prostu jest przy tym realne w najbliższym czasie, a co nie. No to lecimy. Mamy wynik wyborów. Co ciekawe, wszyscy mówią, że wygrali, i teoretycznie nawet troszkę mają w tym racji. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, bo miało najwięcej głosów. Wygrała Koalicja Obywatelska, bo będzie tworzyć nowy rząd. Wygrała Trzecia Droga, bo też będzie tworzyć nowy rząd. I osiągnęła fantastyczny wynik wynik, który uratował w zasadzie zarówno PSL, jak i Partię szymona Hołowni. Masa komentatorów kasuje teraz tweety, że już się mieli jedni i drudzy do Sejmu nie dostać, a tutaj są drugą siłą opozycyjną aktualnie. Lewica prawdopodobnie wejdzie również w skład nowego rządu, więc z tego punktu widzenia też wygrała, chociaż jak spojrzeć na to realistycznie, to straciła połowę posłów w porównaniu z 2019 rokiem i to jest fatalny wynik. No i oczywiście Konfederacja. Hmm, dostała więcej głosów niż 4 lata temu? Więc jakbyśmy mocno chcieli powiedzieć na upartego, że coś wygrała, to też wygrała. No ale tak serio, to chyba jest największa porażka i zarazem moim zdaniem niespodzianka tej kampanii. Bo wyższa frekwencja działała na korzyść wszystkich oprócz konfederacji. Jeśli było więcej faktycznie osób głosujących, to te osoby bardzo często nie głosowały po prostu na te partie. Brzmi to trochę śmiesznie, ale my wygraliśmy, wszyscy wygraliśmy, jak popatrzy się właśnie na te frekwencje, która jest wybitna. I wydaje mi się, że tego nie jeden kraj mógłby nam pozazdrościć. Ja jestem niesamowicie dumny z tego, jak zobaczyłem, jaki jest oficjalny wskaźnik frekwencji. I podjęliśmy jako społeczeństwo demokratyczny wybór. I co bardzo ważne, na ten moment w każdym razie, nie zapowiada się żaden cyrk podobny do na przykład ataku na Kapitol po przegranej Donalda Trumpa. Można się śmiać, ale to poważne zmartwienie wielu analityków sprzed wyborów ciągłe podważanie wyników albo jakikolwiek scenariusz, gdzie ktoś demokratycznie nie chce oddać władzy to jest scenariusz najgorszy z możliwych. I tutaj absolutnie już wydaje mi się, że możemy być spokojni. Nawet jak teraz usłyszeliśmy już od pana prezydenta, że jeden premier przyszły chce tworzyć rząd, i drugi premier przyszły chce tworzyć rząd, chociaż wynik matematycznie wydaje się y, jasny i klarowny, no to i tak ta rozkmina nijak się ma do tego, co mieliśmy w kolebce demokracji, czyli w Stanach Zjednoczonych, kiedy pamiętacie pewnie i człowieka Bizona i później tysiące tych głupich memów, jak to Ameryka się pod względem demokratycznym stoczyła, ale jak odsiejemy te warstwy. Mniej poważną, tę memiczną, która dzisiaj została nam w internecie. To to była katastrofa dla wiarygodności kraju, dla rynków finansowych. Tam zginęli ludzie. Jak wejdziemy głębiej troszeczkę w to, co się tam wydarzyło, to były wydarzenia naprawdę okropne, straszne i gdzie autentycznie ludzie ponieśli śmierć w wyniku tego, że nagle ktoś nie chce oddać władzy i ludzie wstają i atakują de facto swoje własne państwo. Więc był to scenariusz straszny który gdzieś tam analitycy brali pod uwagę i rozumiem trochę dlaczego, bo u nas też była taka tradycja mówienia, że o tu, żeby wszyscy wszystkim patrzyli na ręce przy wyniku wyborów, no ale najważniejsze, żeby po tych wyborach nie było tutaj żadnych niedomówień. Jedno to jest kampania i narracja ta przed wyborami, a co innego to jest ta pełna akceptacja procesu demokratycznego. To jest niesamowicie ważne dla rynków finansowych, więc ten punkcik mamy odhaczony. Piękna frekwencja i demokratyczny proces zaliczyliśmy.

A po weekendzie wyborczym była pierwsza reakcja giełdy w Warszawie i była bardzo optymistyczna, to jest trochę mało powiedziane. Ona była chura optymistyczna, co najmniej jakby te pieniądze z KPO już z helikoptera nam y, były rozrzucane na największych miastach w Polsce. Y, możemy sobie dopisać tutaj wiele pozytywnych scenariuszy i skąd się to wszystko wzięło? Chociażby przejęcie władzy przez opozycję to jest nadzieja na wspomniane KPO, czyli po prostu tłumacząc duże pieniądze relatywnie szybko. Duże korzyści dla części notowanych spółek, umocnienie waluty. No bo dostajemy te pieniądze w euro, musimy je wpłacić na rynek, więc naturalnie nasza waluta się umacnia. Naturalnie też dużo większa wiarygodność rynku dla zagranicznego inwestora, może trochę więcej przejrzystości w spółkach, zmiana polityki spółek Skarbu Państwa. No, jakby tak, mniej polityki w niej była więcej biznesu i więcej dywidend. No, to zdecydowanie dla rynków finansowych byłaby to oczywiście dobra wiadomość, bo wiadomo, że dywidenda i takie podejście mocno biznesowe to jest coś, co napędza też zagraniczne rynki, które szukają okazji, a nasza giełda jest cały czas bardzo tania. Ja mam zawsze to z tyłu głowy, że oczywiście to jest to nasze ryzyko lokalne, o którym sobie niejednokrotnie mówiliśmy. Patrzymy na wskaźniki, i och, nasza giełda papierów wartościowych taka niedoszacowana. Tylko ona potrafi być niedoszacowana latami i być w zestawieniach najtańszych giełd. Na świecie. Więc jak taki inwestor zagraniczny sobie patrzy na potencjalne zmiany w kraju, to to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że on ma fajny stosunek ryzyka do potencjalnego zysku, bo nasza giełda jest po prostu bardzo tania. Więc z tego punktu widzenia, jak zagranica, czyli duże fundusze, duże pieniądze zagraniczne, chcą sobie zrobić jakąś spekulację na polskim rynku, na naszym WIG-20, najbardziej płynnym, najważniejszym indeksie. No to z ich punktu widzenia ten wskaźnik Risk Reward Ratio jest po prostu bardzo atrakcyjny. To jest co innego jak mamy napompowany, wywindowany po latach hossy rynek. W którym jest jakaś oznaka, że może być jeszcze lepiej, no to oczywiście tak jakby ten wskaźnik zupełnie inaczej działa, bo może i reward jakiś potencjalny jest, ale jak jesteśmy tak wysoko, no to ten risk jest dużo większy. Ale jak jesteśmy bardzo nisko, jesteśmy na rynku, który jest płaski od wielu lat, albo wręcz w dołku, no to potencjalny zysk względem ryzyka wydaje się dużo, dużo. Sensowniejszy. Ja trochę też na to w ten sposób patrzę. Jest dużo optymizmu w czasie pierwszej sesji, ale później zrobiło się już spokojnie, bo przed nami jeszcze długa droga i przede wszystkim. Pamiętajmy zawsze o tym, że nasza giełda w ogromnej mierze zależy od zagranicznych giełd, tu mówię o średnim i długim terminie. Szczególnie nasz WIG-20 synchronizuje się trochę ze światem. Czyli w obliczu konfliktów w Izraelu, obaw przed Hamasem, a może i nawet potencjalnym większym konflikcie, bo już analitycy z przeróżnych instytutów sprawdzają, jakie są możliwości Hezbollahu, czy będzie tu wejście innych krajów, jaka będzie odpowiedź całego świata islamskiego. Na to, co się dzieje w Palestynie, no jak tak na świecie kipi to wszystko, no to pamiętajmy, że nasze wybory to jest jedna sesja, ale te problemy, o których wspomniałem, na całym świecie i to, co może eskalować, to są problemy na wiele, wiele sesji, na wielu, wielu giełdach i to zawsze wygrywa. To jest ta mikroskala. Entuzjazm nam opadł, możemy troszkę wrócić do realiów. A realia polityczne są takie, że nowy rząd składający się z partii opozycyjnych pewnie będzie dopiero hmm, w grudniu, bo prezydent najpierw może powierzyć misję tworzenia rządu temu kto wygrał, czyli tym zwyczajem, który faktycznie jest od prawie 30 lat w Polsce, znowu byłby to w tym przypadku PiS. Ale po co, skoro niewiele się zadzieje. A no chociażby po to, żeby utrudnić życie przeciwnikowi, tu mówiąc takim slangiem politycznym, czyli tym, którzy będą tworzyć nowy rząd z tych czterech partii teraz opozycyjnych. I ja też bym chciał wierzyć, że wszyscy tam mają jeden jedyny cel, żeby nam obywatelom było coraz lepiej, ale tam jest cały czas polityczna walka. I wydaje mi się, że takie kłody pod nogi będą rzucane regularnie, już chociażby kwestia nadchodzących wyborów, bo zaraz rok cały wyborczy, samorządowe, parlament unijny, a później wybory prezydenckie w 2025. Ale w każdym razie te partie, kiedy zmieniają się z foteli opozycyjnych na rządowe i w drugą stronę, to nie jest tak, że one oddają to wszystko walkowerem, one starają się utrudnić sobie mocno życie. Ja nie umiem trochę inaczej zinterpretować tego, co widzę dzisiaj. Może 13 listopada na posiedzeniu Nowego Sejmu wszystkich nas coś zaskoczy, no ale teraz takie dywagacje, żeby jeszcze przedłużyć ten trwający rząd, raczej traktuje to jako tego typu polityczną grę. I to z naszego punktu widzenia też jest dosyć istotny wniosek, o który nie można zapominać. Czyli to nie będzie taki łatwy rząd, który z możliwościami. Sejmowymi czy senackimi będzie mógł przepychać wszystkie możliwe ustawy, tak jak zechce. Będzie miał bardzo silną opozycję po drugiej stronie, dopóki w każdym razie ta ewentualnie nie pokłóci się między sobą, no bo jednak prawie 200 posłów plus konfederacja to jest dużo, żeby blokować różne tematy w momencie, gdy rząd się zawaha. Dlaczego o tym mówię? Bo trudno, żeby się nie wahał za każdym razem, gdy na pokładzie mamy liberałów, lewicowców i konserwatystów, bo zarówno Platforma, jak i Prawo i Sprawiedliwość potrafiły przez ostatnie lata pokłócić się o niektóre rzeczy wewnątrz własnych partii. Nie mówiąc w ogóle o kłótniach z koalicjantami, co jest jeszcze szerszym tematem. Więc ja wszystkich zawsze przestrzegam, że jak mamy jakąś tam przewagę matematyczną w Sejmie, to ostatnie 20 lat pokazało, że nieraz dany rząd potrafi przewrócić się o własne nogi, gdy się pokłóci wewnątrz. I wtedy dobrze skonstruowana opozycja jest w stanie odbijać tę piłeczkę i blokować bardzo wiele rzeczy. I to jest też ważne, chociażby w trybie giełdowym. Ale do tego zaraz dojdziemy. Dlaczego ja w ogóle tyle o polityce, a miał być o giełdzie? Bo to jest. Bardzo istotne dla każdego, kto też na rynku kapitałowym będzie coś robił. No i do tego mamy jeszcze aktualnego prezydenta i Trybunał Konstytucyjny, a gdzieś w tle na przykład Narodowy Bank Polski i masę instytucji, w których jakiekolwiek zmiany będą szły bardzo, bardzo powoli. I dlaczego ja to mówię? Pamiętacie, jak na przykład minister Sasin mówił, że wprowadzi podatek, a później, że jednak nie? I komunikował to sobie na Twitterze. Wtedy była duża zmienność, czyli coś, co bardzo lubią traderzy, chociaż było to no, nieprzewidywalne absolutnie. A teraz wyobraźmy sobie, że rynek gra pod coś krótkoterminowo, a na finiszu jest kłótnia w koalicji czterech partii rządzących, ustawa upada na etapie głosowania już w Sejmie. Cyk. Zmienność może być szalona. A przecież, jak coś nawet przejdzie przez jedną część, to może być zawetowane przez prezydenta. Tam, gdzieś po drodze, raczej senat y, przy tej większości nie powinien być problemem, ale gdzieś jeszcze przed nami jest trybunał. Generalnie długa i kręta droga do wielu zmian, i wydaje mi się, że odczujemy to na rynku. Już też widziałem kilka na Twitterze takich wypowiedzi, że czeka nas raj dla traderów, takich bardzo doświadczonych, bardzo świadomych. No, bo tego typu struktura, jaka nam się szykuje aktualnie w Sejmie, po prostu może powodować większą zmienność, bo mniej decyzji będzie łatwo przewidywalnych. No to w takim razie pierwszy przystanek budżet i tu bardzo ważna rzecz. Po ostatnich ośmiu latach kwestie budżetu traktuje się dużo elastyczniej niż kiedyś i to jest taki miecz obosieczny, który został wprowadzony w ostatnich rządach. Pamiętam jeszcze z czasów yy, dziennikarskich, że uchwalanie budżetu no to było wielkie wydarzenie i jeśli pojawiła się jakaś nowelizacja, to media nie dawały ani chwili spokoju ministrom. Ja już mówię co było 10 czy tamnaście lat temu, bo to była naprawdę duża i ważna rzecz. Teraz tak dużo wydatków jest poza budżetem a przez 8 ostatnich lat nowelizacja budżetu była tak częsta, tak łatwa, że szczerze obawiam się, że to z nami zostanie i to będzie coś, co aktualny rząd wykorzysta na swoją korzyść, zamiast przywrócić trochę tamten standard, że nowelizujemy, bo to bardzo ważne wydarzenie, musimy to dobrze przemyśleć i tak dalej, i tak dalej. No nie, no tamci mogli nowelizować, kiedy chcą i robić sobie co chcą, to my też będziemy korzystać z tej opcji. I zwracam w ogóle na to uwagę, bo jak dodam do tego jeszcze wydatki, jakie ponosi BGK, czy gdzieś tam PFR po drodze i tak dalej, to trochę hookers about the budget mówiąc, Wprost. I to jest doskonały przykład większego zjawiska, które będzie bardzo trudne dla nowego rządu. Jak zlikwidować samemu sobie ogromne przywileje i możliwości, które są gdzieś tam przekroczeniem granic, albo ich zdaniem nagięciem prawa. I to jest naturalnie trudne, no bo zobaczmy, mamy dostęp, dajmy na to, do ogromnej bazy danych, która nam kosmicznie ułatwia życie. Ale. Naszym zdaniem te dane są zbyt wrażliwe i nie powinniśmy mieć dostępu do tego danych, i nasza praca codzienna będzie dużo trudniejsza. Więc musimy sami sobie te bazy odłączyć zrobić ustawę, że nie wolno nam już więcej tych danych ruszać i wszystko będziemy robić na piechotę i trudniej, i dłużej. I to jest taka prosta metafora, ale. Ona pokazuje poważny problem, który stoi przed kolejnym rządem i takie duże wyzwanie, które będzie trudne do przeskoczenia nie przez proces legislacyjny, tylko przez ludzką naturę. A do tego, jak wspomniałem, obietnic jest sporo i sporo musi się zmieścić jeszcze w budżecie, no a kadencja Sejmu ta aktualna jeszcze się nie skończyła, jak mamy ten podcast i aktualny rząd też ciśnie swoje tematy. Doskonałym przykładem są wakacje kredytowe. Ja absolutnie zakładałem, że nikt racjonalnie nie będzie chciał tego teraz wprowadzać. Ale Zjednoczona Prawica za wszelką cenę chce to przepchnąć, chce to kontynuować. Chociaż z ekonomicznego punktu widzenia, no moim zdaniem to kompletnie nie jest potrzebne. Ale jeśli racjonalnie ktoś z nowego rządu przyjdzie i powie, hola, hola, tego nie będzie, to zobaczcie co teraz nowa opozycja ma w rękawie. Ma argument. Hej, hej, my dawaliśmy wakacje kredytowe, a wy je zabieracie. I moim zdaniem, szczerze, chodzi tylko i wyłącznie o takie kłody rzucane pod nogi, o których już wspominałem. I więcej tu jest walki politycznej niż zdrowego rozsądku, bo nie dość, że nowe wakacje kredytowe mają jeszcze taką konstrukcję, że trzeba będzie sprawdzić, czy się w ogóle na to załapaliśmy, i bank chyba jeszcze będzie mógł poprosić o uzasadnienie dokładne i zweryfikować, czy się to łapiemy. To jeszcze mamy taką spłacalność kredytów, że ciężko jest to w jakikolwiek sposób uzasadnić danymi, że nagle ludzie cierpią, bo nie spłacają kredytów hipotecznych. No nie, no, stopy procentowe spadły, inflacja jest niższa, a wzrost cen nieruchomości sprawia, że majątek ludzi posiadających nieruchomości jest jeszcze większy. Jakby nie ma za bardzo racjonalnych argumentów na to, ale politycznie jak najbardziej. No to po wyborczo skupmy się na tych obietnicach, bo tyle ich było, że ja w ogóle nie skupiałem się na nich przed wyborami, ale po już są dużo ciekawszym tematem. Które obietnice raczej się zmieszczą? Jakbym miał dzisiaj to analizować, to moim zdaniem, podwyżki dla budżetówki i nauczycieli to jest coś bardzo ważnego, ale coś będącego zarazem dużym wydatkiem, i jeśli to będzie spełnione, a wydaje mi się, że będzie. To to przykryje zarazem dużo małych i niedowiezionych obietnic. To jest taki mój scenariusz bazowy, że będzie kilka dowiezionych, dużych obietnic, ale przez to wiele mniejszych kompletnie zostanie wyrzuconych. Oczywiście zapraszam w komentarzach do niezgadzania się z tą tezą, jeśli ktoś myśli, że będzie zupełnie inaczej. Albo czy to jakieś fajne analizy może samodzielnie pasjonuje się właśnie sprawdzaniem, patrzeniem na ręce politykom co i jak teraz robią, jak gdzieś tam na taki scenariusz bazowy. Się mniej więcej szykuje, no ale w polityce i w piłce nożnej my wszyscy jesteśmy ekspertami. Każdy chciałby oczywiście tutaj zabrać głos, więc komentarze są oczywiście do Waszej dyspozycji. No ale największy challenge, gdzieś już powiedzieliśmy budżet, powiedzieliśmy obietnice i tak dalej. A gdzie ta master obietnica, którą można wyrazić w miliardach i to nie złotych, a euro. To jest oczywiście rzecz ważna dla kraju tu i teraz. To jest KPO, które trzeba uzyskać pilnie, bo de facto mamy kilka miesięcy. I żeby było ciekawie, mamy też kilka kwartałów na wydanie tych pieniędzy na poszczególne projekty. A to sprawia, że już na starcie wiemy, że coś będzie niewykonalne albo bardzo trudno wykonalne. To jest smutny wniosek, tak jak. Generalnie rozłożymy to sobie na osi czasu, że tyle lat zmarnowaliśmy, no ale jakby nie patrzeć, moim zdaniem mocno trzeba o te pieniądze walczyć. Na czym aktualnie stoimy? Jak pisze konkret 24, tu posłużę się cytatem: Są małe szanse, by Polska spełniła tak zwane super kamienie milowe do końca roku i w pierwszym kwartale 2024 dostała pierwszą regularną wypłatę w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Są duże szanse, byśmy wcześniej dostali 5,5 miliarda euro zaliczki z nowego programu w ramach KPO, ale i w tym przypadku polski rząd musi spełnić określone warunki w bardzo krótkim czasie. W ogóle, jeśli ten temat Was interesuje, to znajdziecie już coraz więcej rozpisywanych takich różnych symulacji, bardziej nawet prawnych, jakie kamienie milowe trzeba spełnić w jakiej kolejności, żeby odblokować poszczególne elementy KPO. Ja bardzo przestrzegam przed łapaniem się na takie medialne, ale bardziej nawet chyba polityczne skróty myślowe, bo KPO to nie jest taki włącznik światła, że pstryk mamy 60 miliardów, pstryk jednak nie mamy. To jest skomplikowany, rozpisany na wiele lat proces legislacyjny, w którym straciliśmy straszliwie dużo czasu i teraz trzeba dużo nadrobić. I to jest mega ważne dla inwestorów w konkretne spółki, pewnie w konkretne sektory dziedziny. Tu trzeba śledzić bardzo dokładnie, kiedy jakie pieniądze mogą być odblokowane i gdzie potencjalnie jest beneficjentem spółka, którą ewentualnie mamy w portfelu. Więc to nie jest takie proste i tutaj politycy, no niestety, zrobili taką paskudną robotę, przekrzykując się przez lata, że KPO to jest taki jeden worek pieniędzy, który uruchamia się, jak kogoś znamy albo nie znamy, jak kogoś lubimy albo nie lubimy i że to jeden, podpis i zaraz możemy to mieć. No absolutnie tak nie jest. To jest bardzo skomplikowany proces i po prostu go zawalaliśmy już przez tyle lat, że teraz trzeba będzie bardzo, bardzo dużo i szybko nadrobić. Ale na koniec jeszcze cytat yy, z tym wątkiem. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, a to jest fajnie rozpisane na konkret 24, więc tutaj też jeszcze raz sięgnąłem podsumowując, żeby Polska mogła się starać o pierwszą regularną wypłatę z KPO, musi wysłać do Komisji Europejskiej wniosek który zostanie zaakceptowany dopiero po zrealizowaniu dwóch super kamieni milowych dotyczących sądownictwa. Ich treść jest jasna: wejście w życie reformy wzmacniającej niezależność i bezstronność sądów oraz wejście w życie reformy zapewniającej sędziom, których dotyczą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, dostęp do postępowań kontrolnych w ich sprawach. Jednocześnie do końca roku mogłaby wysłać drugi i trzeci wniosek, ale już wiadomo, że nie zdąży zrealizować wszystkich wymaganych kamieni milowych. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy i jak to jest porozkładane. Jest co robić? Ja trzymam kciuki, bo cytując klasyka, te pieniądze nam się po prostu należą. Idziemy dalej inwestycyjnie, finansowo. Bardzo interesujący jest kierunek dla dużych inwestycji. I tu, oczywiście, myślę gdzieś chociażby o CPK, czyli inwestycji, o której sam dosyć sporo czytam i mam z nią pewien problem. No bo ja się w życiu kieruję cytatem: w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, w praktyce jest. I znowu, w teorii coraz lepiej rozumiem ideę CPK, i wydaje mi się, że zbliżam się do tej opinii, że jest to projekt na tyle sensowny, że powinien być kontynuowany ponad podziałami politycznymi. I to jest teoria. Praktyka jest taka, że przez lata masa ludzi zarabiała tam potężne pieniądze, a nie wbito nawet pierwszej łopaty. I to jest ważne pytanie: czy my serio potrafimy to zrobić? Czy potrafimy to zbudować ponad podziałami, efektywnie zatrudnić ekspertów, zrobić coś naprawdę potężnego, a nie po to, żeby po prostu dużo ludzi miało fajne, intratne prace? Nie wiem. Najważniejsza decyzja o wprowadzeniu inwestora padła kilka dni po wyniku wyborów. To ciekawe. Zacytuję tu pana Chorałę, szefa projektu CPK. Mamy inwestora, który chce wyłożyć do 8 miliardów złotych na budowę CPK w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej lotniskiem. To jest konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund. I na Twitterze oczywiście pod tym wpisem wiele osób podsyłało referendalne pytanie o wyprzedaż majątku narodowego obcym firmom. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ja, ja jestem po tej rynkowej stronie, sporów inwestorów trzeba szukać. E, oczywiście bardzo sensownie, e, ale mam trochę ząka z tym, że akurat kilka dni po wyborach ta informacja wpada na rynek. Oczywiście minister Chorała już w 2021 zapowiedział, że do końca 2023 ma się pojawić inwestor branżowy, ale na pewno rozumiecie mój tok myślenia. Chciałem tylko sprawdzić, żeby sam e, sobie jakieś gafy nie strzelić. Faktycznie było to zapowiedziane. Było to w wywiadzie chyba z Patrykiem Słowikiem na Wirtualnej Polsce. No niemniej jednak ten timing zaraz po wyborczy sprawia, że mam kolejne wątpliwości w kontekście tej wielkiej, wielkiej inwestycji. A jaka jeszcze może być niespodzianka po wyborcze? Na przykład KNF jest dużo do zrobienia na ten moment, jest powołanie nowego szefa, jest całkiem sporo rzeczy, które są po stronie aktualnego jeszcze rządu. No i zakładam, że raczej nikt nie będzie tych decyzji odkładał w czasie, czy nie będzie próbował zrobić, a to już niech nowy rząd sobie to wszystko poustawia. W politycznej wojnie nikt jeńców nie bierze, więc jeśli mają być zmiany w KNF-ie, to pewnie będą one jak najszybciej po to, żeby jeszcze aktualny rząd je zrobił, a nie ten kolejny. Moim zdaniem wiele rzeczy generalnie pozostanie, bo w polityce też ważny jest zdrowy rozsądek. Nie może być tak, że jedna partia jest fanem systemu oświaty z gimnazjami w szkole, więc je wprowadza, a druga zaraz je wyprowadza i za kilka lat znowu będzie wprowadzanie gimnazjów i rozwalanie tym dzieciakom całej młodości. Sporo elementów po prostu ze zdrowego rozsądku musi na pewnym etapie zostać. No i przykładowo, gdzieś sobie myślę o takim PPK z coraz większym wpływem na naszą giełdę. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś chciał dla zasady teraz taki instrument rozwalić, ale wyobrażam sobie, że na etapie jakiejś większej reformy emerytalnej, może za dwa lata, mogłyby być tutaj jakieś zmiany i takich rządów ja osobiście się spodziewam. Z natury jestem optymistą, ja akurat w polityce często jestem przez to zawiedziony, ale stawiając na zdrowy rozsądek, właśnie takie rządy zakładam, że tej rewolucji, której wiele osób się spodziewa, takiej tu i teraz dosłownie za kilka tygodni jednak nie będzie. No i moim zdaniem przeglądanie obietnic wyborczych i zastanawianie się, które w jakiej kolejności będą realizowane, to też jest takie mocno życzeniowe myślenie. Dużo zależy od podejścia prezydenta w pracy z nowym rządem, tego jak będą się dogadywać partie między sobą. Mamy na pokładzie cztery partie, a w zasadzie jeszcze więcej, jakie rozbijemy na malutkie. Jest tu sztuka kompromisów, do tego już lobbyści zacierają ręce, zbierają sobie research nowych klientów. Wydaje mi się, że ten zawód się z biegiem lat coraz mocniej rozwija w Polsce. Ze wszystkich przekazów medialnych, jakie do tej pory śledziłem, jedna rzecz jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotna i opiera się na sensownych przesłankach z ostatnich lat. Ja będę na to mocno uważał, czyli takie ustalenie roli ministra finansów jest bardzo ważne. Czy to w najbliższym rządzie będzie stróż wydatkowania, czyli będzie pilnował innych ministerstw, czy raczej będzie takim księgowym, któremu podrzucamy papiery i mówimy, ogarnij to. To będzie dużo mówiło o przyszłym rządzie i to jest jedna decyzja, na którą mocno czekam, jeśli chodzi o ministerstwa, ale z podziałem ministerstw raczej bym się nie podpalał. Znamienne jest to, że nikt nie chce ministerstwa zdrowia, jak mówią dziennikarze zajmujący się tymi tematami. Ja osobiście z takich moich malutkich rzeczy czekam, żeby edukacja finansowa gdzieś tam wróciła, ale na przykład na poważnie na szczebel ministerstwa finansów, bo było jej bardzo, bardzo mało przez ostatnie lata. Ale na początku na niewiele liczę, mówiąc wprost. Biorąc pod uwagę, w jakim momencie w roku jesteśmy, i jak mało czasu będzie miał teraz nowy rząd, żeby cokolwiek sensownie stworzyć, zbudować, no i dwie kampanie wyborcze w przyszłym roku: samorządowe wybory, parlament europejski, zakładam, że najbliższy rok będzie takim rokiem na poukładanie wielu rzeczy bez zapowiadanych rewolucji. Z małych plusików w takiej sytuacji, rewolucji w podatkach też raczej nie ma co się spodziewać, bo zanim ktoś by uformował rząd i stworzył jakieś sensowne ustawy, to już by było za późno, żeby to wprowadzić. Więc chyba nam się za dużo w podatkach nie zmieni. To tyle z mojej strony. A jak wasze odczucia? Czekacie na niższe podatki albo liczycie, że politycy zbudują nam nową hossę na GPW? Pamiętam, obietnicę likwidacji podatku belki do chyba 100 tysięcy złotych. No i jest jeszcze parę innych fajnych rzeczy, ale na pewno wyborcy poszczególnych partii będą im przypominać, że hola hola, tutaj mi obiecaliście, teraz zabierajcie się za to, negocjujcie z innymi partnerami, ale ja bym jeszcze tylko przestrzegał na koniec nie tylko kolegów dziennikarzy politycznych, ale też wszystkich tutaj nas komentujących, ja też się często na tym łapię. My żyjemy w takiej dobie Instagrama, TikToka, wszystko wszystko jest od ręki. Wszystko jest kup teraz, zrób teraz, wszystko trwa 5 sekund na skróty, zaloguj się innym urządzeniem i już cyk-cyk mamy tendencję do przyspieszania wielu rzeczy i wielu procesów. Jeszcze dobrze nie skończyło się 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, a my już zaczynamy rozpędzać się i rozliczać przyszły rząd, który nawet jeszcze chyba nie ma umowy koalicyjnej i rządem nie jest i przez kilka tygodni nie będzie. Więc spokojnie, zawsze róbmy to, na co mamy wpływ. Przed nami bardzo ciekawy czas polityczny. Jeśli wierzyć profesorowi Dudkowi, to czekają nas najbliższe 2 lata takich niestabilnych rządów, do dopiero wyborów prezydenckich. A co to znaczy dla finansów? Myślę, że już trochę w tym podcaście tutaj sobie powiedzieliśmy. Większa zmienność, jeśli większa niepewność, jeśli więcej burzliwych rzeczy do przetworzenia w procesie legislacyjnym, bo nie taka prosta droga. Ale będzie ciekawie, będzie się działo, będziemy to na bieżąco komentować i oby tylko z pozytywnym efektem dla nas, naszego życia i naszych portfeli. Na pewno w nic za darmo będziemy trochę do tych tematów wracać, ale bez odchyłów mocno politycznych, raczej skupiając się na tym, co ci politycy nam tutaj szykują i jak to wpłynie na nas i nasze portfele do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.